To ja ci przyszedł czwartek. Dawaj, tworzymy jakąś paczkę. Znasz go? Ty, tego zawodnika to był ten Jarek z nas ściągnąć. Wydaje się kumaty, co? No. Ty, cicho, Spalona idzie. Ja pierdzielę znowu. Dobry wieczór, Spalona. Dobry wieczór, Spalona. Witam. Co tutaj? A, nieważne. Nazywam się Michalina Spalona i reprezentuję Komisję do Spraw Etyki i Elokwencji Zawodników Polskiego Związku Piłki Kopanej. I przeprowadzamy wyrywkową kontrolę u zawodników Sportis Social Football Club. No i chciałabym Was dzisiaj tutaj wypytać, z tego naszego spotkania zrobimy raport. Także zastanówcie się dobrze, co mówicie, jak mówicie. Zobaczymy, czy Oskar się dobrze obroni, a Mateusz nie będzie musiał korzystać z pomocy. Okay. Będą ofensywne pytania, zobaczymy, czy będą spalone odpowiedzi. Dobrze, gramy z tyłu. To skoro na backupie, to teraz się przedstawcie, bo potrzebuję do raportu. Jasne. Więc ja nazywam się Szymański Mateusz. Skoro może mnie pani tutaj zobaczyć, to jak można się domyślić, występuję w drużynie Sportisu. Polecam. I występuję na pozycji numer 6. Czyli? Czyli defensywnego pomocnika, o którą pozycję rywalizuje z kolegą obok. Dobrze. A kolega? Ja jestem Oskar Kujowka. Mieszkam w Bydgoszczy, jestem z Bydgoszczy. Reprezentuję Sportis. A jestem środkowym pomocnikiem lub środkowym obrońcą. Dobra. Panowie, generalnie trochę poszperaliśmy na wasz temat. To nie jest tak, że tutaj przyszliśmy się popieścić. My nic nie mamy do ukrycia. Tylko. Grałem w otwarte karty. Dobrze. W takim razie chciałabym zapytać pana Mateusza, z czego obronił dyplom na piątkę i jak wspomina studia? A skąd pani wiesz na piątkę? Mam swoje źródła. Pozazdrościć, a więc obroniłem na Wyższej Szkole Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu. I mój temat brzmiał: czynniki wpływające na występowanie kontuzji u zawodników piłki nożnej. Ja już mam kontuzję mózgu, bo już nie zapamiętałam tego. Za dużo, tak? Za dużo, zaraz. Przerosło mnie to. Więc dlaczego piłkarze noszą kontuzję? Może będzie pani prościej. Dobra, a kontynuacja jest tych studiów? Tak. Gdzie? Zgadza się. Oczywiście tutaj w Bydgoszczy na Wyższej Szkole Gospodarki. Okej, okay. I jaki kierunek? Kontynuuję na kierunku menadżera sportowego. Dobra, to proszę powiedzieć, jak pan godzi te ambitne kierunki z takimi imprezami jak Projekt X? Bo widziałam, że to jest jeden z ulubionych filmów. Z moich ulubionych filmów, tak? No, na Facebooku. Ale to wie pani, studia są od poniedziałku do piątku, a takie imprezy są, wie pani, tylko w weekendy. No ja nie wiem, bo mnie nikt nie zapraszał niestety. No to może w przyszłości będzie miała pani okazję. A co parę słów na temat tej imprezy? Tej imprezy, tak? Tak. Generalnie sobota, kolega Oskar mnie namówił, ja zupełnie nie chciałem tam iść, ale... Poddamy mi się tutaj sugestii kolegi. Aha. I tak wyszło. Dobra, to teraz przejdziemy do kolegi. Przejdziemy do kolegi, bo piłka została kopnięta w jego stronę. Chciałbym zapytać Sportis, Sportis, bluza Sportis, wszystko Sportis. Dlaczego na pana profilu miejsce pracy to wciąż WKS Zawisza Bydgoszcz? Jak to się mówi, błędy młodości. Aha. Reprezentowałem bydgoskiego Zawiszę w drużynach juniorskich, młodzieżowych. Mhm. Tym jest to spowodowane. W dniu dzisiejszym nie zmieniam tego, ponieważ nie jest to dla mnie ważne. Aha. Jeżeli... I nie wstydzi, to nie jest kwestia wstydzenia się Sportisu, nie? Po nie, prostu. Nie, okej, nie. Rozumiem. Jest taki jeden kolega w naszej drużynie były, co miał napisane właśnie, że jest pomocnikiem w Sportis Social Football. Aha, okej, dobra. To teraz będę pytała naprzemiennie. Generalnie Mateusz, tak. Panie Mateuszu, przepraszam. Słucham, za którego bohatera z kreskówki Blok Ekipa przebrałby się pan na balkarnową? No oczywiście, że za Spacona. Wiadomo, nie dlatego mamy szare bluzy, prawda? Tak, a w czym on się specjalizuje? No w sile, wiadomo, że jest nieustraszony. A nie jest trochę głupi?
A to nikt nie patrzy na głupotę, prawda? On jest do tego, żeby przekazywać swoją siłę następnym po prostu pokoleniom i... Krótki przekaz, tak? Krótki przekaz, tak? Siła po prostu się liczy. Czyli co, ma jakieś dzieci, czy o co chodzi? Dzieci może nie ma. Okej. A czy to jest też analogia do postawy pana na boisku, czy tylko... Nie powiem, że się... Że siłą i... Być może coś w tym może być, aczkolwiek jakby nie utożsamił się ze Spacesonem, bo jak pani wspomniała, jest trochę głupi. Aha, więc dobra. Myślę, że to w kierunku nie pójdzie. Czyli tylko lepiej plan. Nie, nie. Dobra, zostawię. Ale to. Ale szara bluza zobowiązuje, tak. Dobra, teraz pytanie do Oskara, bo ta Zawisza została wywołana. Jakieś zabawne wspomnienie z tamtych czasów. To po pierwsze, a Zawisza, Zawisza Czarny. Zabawne wspomnienie, na pewno było ich wiele, szczególnie z drużyną, aczkolwiek takimi... The best of, takie spontan. Się bardziej the best of z tego, co ja wspominam Zawiszy, że nieważne ile się miało lat, to właśnie były te mecze, można było pójść na stadion, można było mieć jakieś wzory do naśladowania z drużyny seniorów i dążenie do celu, tak? Chęć gry w pierwszym zespole. Okej. Okay. No i teraz pierwszy zespół w Sportisie, nie? Tak. Chyba lepiej. Jest no, lepiej? Tak? Chyba tak. Chyba tak. Okej, okay. To tradycyjnie do pana Mateusza. Mam panią. Spaghetti czy pizza? Pizza, zdecydowanie. Wątek włoski. Pizza, tak? Zdecydowanie, tak. A z pieczarką? Nie, pieczarek nie lubię. Nie, z krewetką? Krewetki są okej, okay, aczkolwiek uwielbiam salami picante. Okay. To jest mój faworyt. A jaki był powód powrotu do Polski? Bo są niejednoznaczne ploty. Tak? Nie, no. Tudzież fakty. Powrót do Polski był spowodowany oczywiście niestety kontuzją, która wykluczyła mnie na większą przerwę, więc z tego powodu musiałem właśnie wrócić do Polski. Niestety nie udało się już powrócić dalej do Włoszech, ale jestem aktualnie sportiście i zobaczymy, co będzie dalej. To teraz takie pytanie, no troszkę krępujące. Za czym tęsknisz najbardziej? Włoską pogodą, oliwą, kobietami, winem? Kobietami na pewno nie, bo Włoszki nie są zbyt piękne. Aha, okay. Porównają oczywiście do Polek. Najbardziej oczywiście... Wrócimy do tego wątku. Dobrze. Myślę, że włoskie jedzenie było najbardziej przekonujące. Włoskie restauracje. Okay, tak, dobra. Dokładnie. I wspólne obiady. Dokładnie. Dobra. To teraz pytanie jeszcze do Mateusza. Co powiedział do ciebie Marcin Krzywicki, a.k.a. Krzywy, po debiucie w Sportis? Sparring z WDA świecie. Tak, pozdrawiam oczywiście Marcina Krzywickiego. To był puchar polski. Z kim graliśmy? Z WDA świecie, tak. WDA świecie, tak. To był mój pierwszy mecz właśnie w Sportisie. Byłem wtedy po kontuzji, miałem nadrywane więzadła krzyżowe, czy tam poboczne, już nie pamiętam, i po prostu miałem długą przerwę od grania. Trener wpuścił mnie na 20 minut bodajże, 30 już nie pamiętam i bardzo blado wypadłem, ale byłem totalnie nieprzygotowany do gry i po prostu kiepsko zagrałem. I co? Weszliśmy do szatni, Marcin oczywiście tak chciał, że siedział obok mnie. I ja wszedłem oczywiście na pozycję numer 6, moją nominalną aktualnie. I zapytał, ty, a ty grałeś kiedyś na tej pozycji? Ja po prostu poznałem jakby postać Marcina, prawda? Wiedziałem, że on tam trochę gdzieś pograł. Trochę tak. Więc no spieszyłem się oczywiście, szukałem oczywiście jakichś wytłumaczeń i tak dalej. No i takie pytanie po prostu do mnie padło, ja byłem no, totalnie w szoku i byłem zażenowany swoją grą, więc w sumie się nie miałem prawa dziwić. Okej, okay, rozumiem. To teraz damy chwilę odpocząć i pytanie do Oskara. Status na Facebooku głosi, że jesteś wolny, na co można ciebie najskuteczniej poderwać? Dobre pierwsze wrażenie. Wtedy na się... Wtedy najlepiej się zapamiętuje dziewczyny, tak? Wtedy jest człowiekiem zainteresowany. A co to jest dobre wrażenie? No to jest po prostu, tak? Ja muszę przerwę, ja muszę przerwę. Tak? No idzie sobie pani ulicą, widzi pani jakiegoś przystojnego mężczyznę. No to oczywiście nie spojrzy pani w prawo, w lewo, tylko zwróci pani na niego właśnie uwagę. To chyba na tym polega pierwsze wrażenie, prawda?
Czy też rozmowa? Pani tak nie ma? Nie. Sami też rozmowa? Nie? Nie. Zawsze intelekt. Może pani jest mężatką? Nie. Ale właśnie chodzi o to, że na przykład przy rozmowie, tak? Aha. Widać, że ktoś jest inteligentny, czymś zaimponuje. Okej. Okay. Można porozmawiać przyjemnie. Mamy... Wygląd to nie wszystko, prawda? Dokładnie. Jasne. Ale generalnie preferencją są kobiety, tak? Tak. Dobrze, to... 100%. Dobra, to ja mam pytanie, jaki ma pan stosunek do facetów, które się za te kobiety przebierają? Słynne. Facetów, tak? Tak. Mamy taki filmik z szatni. Wiem właśnie który, taki z piłkami właśnie pod koszulką, w wieku 13 lat, tak? No... 2013-2014. Znaczy w tamtym czasie był luks, tak? Ale aha. Obecnie, jak to się mówi, człowiek dojrzewa i myśli o takich rzeczach dosyć poważnie i aha. W tym momencie, gdzie... Czyli teraz raczej wiele, prawdziwy gdzie, biust. Gdzie się wiele słyszy, to bardziej prawdziwy, tak? Tak, tak, okej, okay, dobra, no to już mam przerobione. A tam jeszcze, jeżeli było dobre przeglądanie, to jeszcze lepsze kiedyś. No właśnie, już nie chcieliśmy. Tak. Będzie druga część. Tak, nasz researcher wciąż pracuje nad tym. Tak, 2012 rok, słynny 12-latek. Dobra, wątek troszeczkę poważniejszy do teraz pana Oskara. Wnioski z tego sezonu. Z obecnej rundy, tak? Tak, z obecnej rundy. Myślę, że mocny mental, tak? To jest poruszane bardzo często. Dobra, a co to znaczy być kapitanem w tak młodym wieku? Znaczy jestem... Zaszczyt, presja, to i to. Myślę, że w moim przypadku się jest odpowiedzialny za drużynę, tak? Według mnie byłem w młodzieżowej drużynie Zdawiszy też kapitanem. Znaczy, można powiedzieć, że to się wiąże z presją, ale taką pozytywną. Jest się odpowiedzialnym, bo trafia się do drużyny. Tutaj właśnie z trenerem Markiem Nowickim mamy czasami różne dyskusje na temat rozgrzewek, gdzie trener Arek właśnie komentuję różne rzeczy, gdzie ja próbuję uspokajać, powiem, że się tym zajmę, więc jest to odpowiedzialne na drużynę. Nie ma z tym żadnej presji. Jest to też jakaś w pewnym sensie duma i też zaufanie, tak? Ze strony drużyny czy też trenera, że w wieku to było, miałem 20 lat i jest taka możliwość. Ale nie zapominajmy, że pierwszym kapitanem jest Marcin Krzywicki. Ja jestem drugi, jestem w kapitańskiej, więc na jego barkach tak naprawdę jest opaska kapitańska. Dobra, to teraz pytanie do pana Mateusza. Cele na nadchodzącą rundę. Takie... To przede wszystkim grać, tak? Aha. To w moim przypadku ostatni sezon nie należał do najbardziej udanych indywidualnie, ponieważ wypadłem na większość spotkań. Zagrałem bodajże może w nim w 6 czy 7 spotkaniach. Właśnie z powodu kontuzji, no może miałem trochę pecha. Więc na najbliższą rundę zdecydowanie moim celem jest po prostu systematyczna gra. Okej, okay. Podoba mi się, że nie unika pan odpowiedzi jak trener Wójcik stawiania w składzie Krzywego, także punkt za to. Krzywego? No, podobno nie gra ostatnio za często. Ostatnio mieliśmy sparingi, nie wychodził może Marcin w pierwszym składzie, ale tydzień temu bodajże wyszedł na drugą połowę, no nie powiem, że w drugim składzie, po prostu na drugą połowę, strzelił 2 bramki, pokazał się z dobrej strony, więc kto wie, co będzie za tydzień. Okej, okay, i to jest taka u was rekrutacja na następny mecz, między innymi? To nie, ale oczywiście Marcin bardzo dobrze wygląda na treningach, więc daje siebie naprawdę maksa. Na treningu dobrze wygląda, czy? No, pochodzi, wie pani. Ja nie wiem. Wygląd zewnętrzny. A, nie wiem. Nie, po prostu Marcin wyciska z siebie 7 poty, rozumiem. Daje po prostu maksa. Ale płaci panu, czy nie? Za to, że tak mówił? No, tak. Pójdą. Okej, dobra. Pytanie do Oskara, bo tu się wyrywa. Brat też gra w piłkę. Czy macie to w genach w ogóle? Czy po prostu na jednej kaszce jechaliście za młodu? I... Tak mówią. Właśnie dzięki niemu. Tak. Znaczy miałem... właściwie to dzięki bratu się zaczęło, ponieważ na pierwsze treningi swoje nie zabierał i tam miałem możliwość trenowania. I tak naprawdę on we mnie zaszczepił tą... Pozdrawiamy brata. Gdziekolwiek pozdrawiam jest. Pozdrawiam serdecznie. W Krakowie. Cudowne miasto. Tak. Też gra w piłkę. Co prawda jest po paru operacjach, ale tak naprawdę się nie poddaje i on akurat jest bramkarzem. Aha, okej. Okay.